W długiej historii animacji różne wpływy, od malarstwa przez literaturę po kino live action, determinowały wybory estetyczne, które z czasem dostosowały się do określonych treści oraz platform dystrybucji. Powtarzalność ta zachęciła ekspertów i profesjonalistów do sformułowania reguł kompozycyjnych, językowych i estetycznych. Na przykład amerykańska produkcja animowana z lat 30. rozwijała się w kierunku realizmu, w niewielkim stopniu zmienionego przez jakąś groteskową i ironiczną deformację, która czerpała z komiksów dla dzieci. Dwie stylistyczno-ekspresyjne makrokategorie obrazów graficznych w ruchu to realizm i abstrakcjonizm. Przez długi czas realizm był jedyną ścieżką, którą podążała animacja. Nawet dziś animacja postaci ma na celu wierne odwzorowanie rzeczywistości, która działa jako tło dla opowiadanych wydarzeń i inscenizowanych postaci. Kierują się one tym samym kryterium perfekcyjnego odwzorowania budowy i zachowań rzeczywistości. Nie możemy właściwie mówić o realizmie, to znaczy o krytycznym przedstawieniu rzeczywistości, jaką znamy, ale raczej o jej symulacji i imitacji, a więc naśladowaniu kina live action. Z kolei animacja ruchoma, według Austina Show, pochodzi z badań syntezy graficznej zastosowanych w sztuce animacji. Czerpie ona inspiracje z eksperymentów językowych sztuki wideo i awangardowych badań związanych ze współczesnymi ruchami artystycznymi. Wyposażenie dynamicznych zachowań w elementy graficzne i typograficzne prowadzi do stworzenia animowanych obiektów audiowizualnych, które wykorzystują abstrakcyjny styl. Filmy te są z tego powodu uprzywilejowanym narzędziem do wprawiania treści informacyjnych.